Dojechaliśmy do Bajkału. Nasz dzielny samochodzik, który ma 50 lat, jedzie. Pamięta czasy sowieckie. Poruszamy się średnią prędkością, proszę zobaczyć, 50 na godzinę. A tutaj z lewej strony już jest przepiękny Bajkał, proszę. To już jest Bajkał. Idziemy dalej. Dzisiaj będziemy nocować nad Bajkałem i będziemy tam się kąpać. Zaopatrzenie, Paweł. Wszystko tu jest zrobione super. Jak w prawdziwym terenowym samochodzie. Wstaliśmy, jest godzina 7 rano, wyjeżdżamy. Mamy problemy z naszym samochodzikiem. Alternator się zepsuł, musimy go wymienić gdzieś po drodze. Jedziemy dalej, ale wstaliśmy i mamy taki przepiękny widok, zobaczcie, Bajkał o poranku, cudowne miejsce, czysta woda, to było nasze marzenie, tutaj się znaleźć. Tam już ktoś rybki łowi, Paweł, pokaż. A tutaj ktoś śpi w namiocie. Dojechaliśmy do jakiegoś większego miasteczka. Tutaj spróbujemy znaleźć alternator. Założymy alternator i pojedziemy dalej. Tutaj pomnik trudu, tak zwany pomnik pracy, zobaczcie. To jest prawdziwa Syberia. Tak wyglądały kiedyś domki na Syberii. Były przeurocze, piękne. Właściwie jesteśmy w ostatnim punkcie. Tutaj się rozchodzą drogi na Ulan-Ude, potem Ulan-Bator, Mongolia, gdzie pojedziemy potem na motocyklach. Nieopodal tego miasteczka. A my pojedziemy dalej w głąb tajgi, tam przez lasy. No zobaczymy, czy nam się uda przejechać. Problem w tej podróży polega na tym odcinku, że za 300 km skończy się zasięg telefonów, skończy się cywilizacja, a potem mamy 140 km przez las, bez drogi.
I dopiero po 140 km wyjedziemy na jakąś najbliższą drogę i najbliższe zabudowania. Oczywiście to będą jakieś maleńkie chaty. No, zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Jeśli się uda, to będzie wyczyn nie lada, bo w tych miejscach mało komu się udało przejechać dookoła Bajkał. Z reguły, jak ktoś jedzie dookoła Bajkał, to jedzie dalszymi drogami, które prowadzą do dużych miast. Natomiast przy brzegu Bajkału jest to bardzo, bardzo trudne i mało wykonalne. Będziemy się starać to zrobić, zobaczymy. No, ryzyko jest, no ale bez ryzyka się nie da żyć. Lepiej zaryzykować i być szczęśliwym i mieć wspominać co do końca życia, jak stracić życie na oglądanie durnej telewizji i głupich seriali. Wierzcie mi, naprawdę warto. Przystąpiliśmy do remontu. Paweł naprawia, właśnie tuninguje łopatę, ruską łopatę. Mamy topór, bardzo ważne narzędzie w tajdze. A Giena wymienia alternator. Giena, pokaż. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, w środku tajgi, 7000 km od cywilizacji, 5000 od Moskwy, można przyjechać i kupić odpowiedni alternator do naszego samochodu. Proszę bardzo. To że samej, da? Tak. Ja idę kupić kanister jeszcze. Wchodzę do tego sklepu, żeby wam pokazać, że wszystko w nim jest. Zobaczcie, wchodzę do sklepu nie zapominajcie, że jesteśmy w tysiące kilometrów od cywilizacji. Nie, jeszcze kanister nożny, gdzie można kanister? Zobaczcie, wchodzę, wszystko jest, liny. Musieliśmy zmierzyć, jaki mamy prąd na wyjściu z alternatora. Nie mogliśmy znaleźć miernika. Poproszę bardzo, do wyboru, do koloru, jakie chcesz. Mierniki. To jest sklep wiejski na Syberii, proszę państwa. Po środku tajgi. Zobaczcie, nawet silniki do łodzi można kupić. Agregaty. Wszystko jest. Wymieniliśmy alternator. Jedziemy dalej. Cały problem. Co tu myśli? No da to. Weźmiemy już odsudę. No takie Suzuki by było lepsze. Fajne autko, no. Nie, rzecz Sabura, to. No ale nasze też nie brzydkie. Stanowimy niesamowitą atrakcję turystyczną, bo nasze auto wzbudza sensację wszędzie. Zobaczcie, tutaj dojechaliśmy do miejsca takiego nad Bajkałem. Okazało się, że tam dalej jeszcze są kurorty. One trochę inaczej wyglądają niż nasze, ale jest jakiś sklepik.
Ludzie przychodzą, patrzą. Domki. O, tu dżentelmeny. Przywiózł nas tutaj brat Buriat. Widać, że jakiś żołnierz, bo insygnia miał wojenne na samochodzie. Przywiózł nas na rynek tego miasteczka tutaj nad Bajkałem i stąd nas zabierze autobus i pojedziemy na statek i tym statkiem popływamy po Bajkale. Bardzo chciałem zobaczyć Bajkał od strony wody. To jest zupełnie podobno inny widok. Zresztą tak zawsze jest. Pływałem łodziami. Wiem, że świat wygląda zupełnie inaczej od strony morza, jeziora niż ten świat, który widzimy od drogi. Tak wygląda ryneczek na środku Bajkału, bo jesteśmy po środku Bajkału. Tu przepiękny syberyjski domek. Jemu się haraż. Paweł, powiedz coś. No co? Nie, przyroda kreśliły. Nie, no przyroda nie. Nie, pokaż, to nie trzeba nie, nie. O nic mówić. Serwisy? Nie. Tak. Przyroda jest, serwisy? Nie. Tu koledzy nic nie chcą powiedzieć, to ja wam powiem. Daliśmy się zrobić wycieczkę. Stanęliśmy naszym samochodzikiem, którego nazywamy Helmut. Mieliśmy jeden dzień odpocząć i wynajęliśmy takiego busa, miała być wycieczka. Wycieczka coś strasznego. Jedziemy po drogach fatalnych, takich jak tutaj. Proszę zobaczcie za mną, widać. Ogromny pył, smród, brud w busie ciasnym. Jedziemy w tej chwili ponad 2 godziny. Ja patrzę na ciemną kotarę, która jest przede mną. W busie oczywiście nie ma klimatyzacji. No tutaj jeśli chodzi o te miejsca, one są piękne i Bajkał jest cudowny, ale tutaj żyją Buriaci. To są ludzie, taki naród bardzo trudnych takich w kontaktach ludzi. Przychodzą, patrzą na nas jak na dziwaków. No, co my tu robimy, gdzie my tu jedziemy. O, zobaczcie jaki pył. Tak tutaj się jeździ, także warunki fatalne. No i ci Buriaci na nas patrzą jak na idiotów, co my tutaj robimy, po cośmy tu przyjechali. No, o kulturze to tu raczej mówić nie możemy, chociaż ja nie jestem człowiekiem, który by się tym bardzo przejmował. No ale oczekiwałem od tych miejsc dużo więcej. No. Jutro pojedziemy dalej, odjedziemy od cywilizacji. Może tam będzie inaczej. Widoki piękne, rzeczywiście, no ale jeśli ktoś myśli o wypoczynku na Bajkale, to niech się 100 razy zastanowi, a jeśli ktoś w ogóle myśli o wycieczce na Bajkale, w sensie jakiejś takiej objazdowej, to absolutnie tego nie wolno robić. Dzisiaj w programie mieliśmy mieć 8 godzin na łódce, na stateczku, a się okazało, że na stateczku będziemy godzinę, a resztę będziemy jechać w tyle smrodzie i brudzie po drogach. Jeszcze dobrze powiedzieć, jak ktoś się zastanawia nad jakimś kempingiem w okolicach Bajkału, to lepiej sobie 5-gwiazdkowy hotel wynająć w Moskwie, będzie taniej. Aha, tu jeszcze jest jeden problem. Tutaj Paweł zwrócił dobrze uwagę na to, że my płacimy za jakieś obskurne miejsca, jakbyście zobaczyli. Ja wam potem sfilmuję. Płacimy równowartość ceny hotelu, no może nie 5-gwiazdkowego, ale 3-4-gwiazdkowego w Moskwie, gdzie standard jest porównywalny do europejskiego albo wyższy. No ale Rosja to kraj skrajności. W jednym miejscu może być tak, w drugim miejscu może być tak. Poza tym Rosja to też kraj gigantyczny, największy na świecie, także no, my jesteśmy w tej chwili ponad 6 tysięcy km od Moskwy, także wiadomo, że tu warunki będą inne. No ale jeśli miałbym komuś polecać za zwiedzanie, rozpoczęcie podróży po Rosji, zwiedzanie tych najpiękniejszych miejsc, to proponowałbym zacząć od Petersburga, Moskwy. A jeśli ktoś chce jakieś odludzia, to Karelia, blisko Petersburga, bardzo prosty dojazd.
i tam są przepiękne jeziorka, przepiękne miejsca i tam jest jednak dużo lepiej. Natomiast Bajkał to zostawiłbym dla typowych podróżników, którzy są przygotowani na ciężkie warunki, na to, co ich tutaj może spotkać. Teraz idę nad brzeg Bajkału, zobaczycie Państwo widok od strony plaży. Tu koledzy nic nie chcą powiedzieć, to ja Wam powiem. Daliśmy się zrobić wycieczkę, stanęliśmy naszym samochodzikiem, którego nazywamy Helmut. Mieliśmy jeden dzień odpocząć i wynajęliśmy takiego busa, miała być wycieczka. Wycieczka, coś strasznego, jedziemy po drogach fatalnych, takich jak tutaj. Proszę zobaczcie za mną, widać. Ogromny pył, smród, brud w busie ciasnym. Jedziemy w tej chwili ponad 2 godziny. Ja patrzę na ciemną kotarę, która jest przede mną. W busie oczywiście nie ma klimatyzacji. No tutaj jeśli chodzi o te miejsca, one są piękne i Bajkał jest cudowny, ale tutaj żyją Buriaci. To są ludzie, taki naród bardzo trudnych takich w kontaktach ludzi. Przychodzą, patrzą na nas jak na dziwaków, no co my tu robimy, gdzie my tu jedziemy. O, zobaczcie jaki pył. Tak tutaj się jeździ, także warunki fatalne. No i ci Buriaci na nas patrzą jak na idiotów, co my tutaj robimy, po cośmy tu przyjechali. No, o kulturze to tu raczej mówić nie możemy, chociaż ja nie jestem człowiekiem, który by się tym bardzo przejmował. No ale oczekiwałem od tych miejsc dużo więcej, no. Jutro pojedziemy dalej, odjedziemy od cywilizacji. Może tam będzie inaczej. Widoki piękne, rzeczywiście, no ale jeśli ktoś myśli o wypoczynku na Bajkale, to niech się 100 razy zastanowi, a jeśli ktoś w ogóle myśli o wycieczce na Bajkale, w sensie jakiejś takich objazdowej, to absolutnie tego nie wolno robić. Dzisiaj w programie mieliśmy mieć 8 godzin na łódce, na stateczku, a się okazało, że na stateczku będziemy godzinę, a resztę będziemy jechać w tyle smrodzie i brudzie po drogach. Jeszcze dobrze powiedzieć, jak ktoś się zastanawia nad jakimś kempingiem w okolicach Bajkału, to lepiej sobie 5-gwiazdkowy hotel wynająć w Moskwie, będzie taniej. Aha, tu jeszcze jest jeden problem, tutaj Paweł zwróci dobrze uwagę na to, że my płacimy za jakieś obskurne miejsce, jakbyście zobaczyli. Ja Wam potem sfilmuję, płacimy równowartość ceny hotelu, no może nie 5-gwiazdkowego, ale 3-4-gwiazdkowego w Moskwie, gdzie standard jest porównywalny do europejskiego albo wyższy. No ale Rosja to kraj skrajności. W jednym miejscu może być tak, w drugim miejscu może być tak. Poza tym Rosja to też kraj gigantyczny, największy na świecie, także no, my jesteśmy w tej chwili ponad 6 tysięcy kilometrów od Moskwy, także wiadomo, że tu warunki będą inne. No ale jeśli miałbym komuś polecać za zwiedzanie, rozpoczęcie podróży po Rosji, zwiedzanie tych najpiękniejszych miejsc, to proponowałbym zacząć od Petersburga, Moskwy. A jeśli ktoś chce jakieś odludzia, to Karelia, blisko Petersburga, bardzo prosty dojazd. I tam są przepiękne jeziorka, przepiękne miejsca i tam jest jednak dużo lepiej. Natomiast Bajkał to zostawiłbym dla typowych podróżników, którzy są przygotowani na ciężkie warunki, na to, co ich tutaj może spotkać. Teraz idę nad brzeg Bajkału, zobaczycie Państwo widok od strony plaży. Jena i jak? Woda mokra? Suchaja. Suchaja. Suchoje wino. Także to co myśleliśmy, woda jest mokra, jak wszędzie. A nie wiem czy Państwo wiedzą, że Bajkał jest jednym z największych zbiorników słodkiej wody. W tej chwili się nie mówi o tym problemie na świecie, ale woda stanowi wartość nadrzędną.
na świecie zaczyna brakować słodkiej wody. Rosja, oprócz wielu skarbów ziemi, jakie Rosja posiada, złota, kobaltu, platyny, miedzi, wszystkiego, co przyroda i Pan mógł mu dać, to mają największy zbiornik wody słodkiej. Zobaczcie. Ключ зажигания мой. Отлично. Да. Отлично забыл. А, и двигатель посмотри. Смотрите. Древний. Аккуратно. Да, двигатель. Ну что, двигатель? Сказали 8 часов. У нас есть план, но он пойдет все по-другому. Задерживается Катя, у нас везут на обед, с обеда нас заберут уже на... Да. Уже как бы, все уже случилось. Także kochani, jesteśmy teraz na wycieczce na Bajkale. Miało być 8 godzin statkiem, myślałem, że to może być za dużo. Z 8 godzin okazało się, że pojedziemy 6 godzin w busie na śmierdzącym, strasznym, przepoconym, ogromnym pyle, bo drogi widzieliście jakie są. A z 8 godzin zrobiło się 20 minut udeczek. No niestety to jest druga część opowieści o Rosji. Thank you.
widzowie. No to ja domów będę. O, tak wygląda buchta nad brzegiem Bajkału. To jest taka restauracja nad brzegiem Bajkału, gdzie jedliśmy. Państwu pokażę. O. Taka jurta zrobiona. Przed chwilą nie widzieli Państwo całego zamieszania, ale Giena tutaj się kłócił, właściwie wyjaśniał. Mówił o tym, że to jest oszustwo, że miało być ileś godzin na łodzi, a okazało się, że wywieźli nas do tej buchty. 20 minut łódką płynęliśmy i temat załatwiony. No i co? To co zawsze, że jeden walczy o sprawiedliwość, a reszta milczy. Reszcie to pasuje. To co w Rosjanach jest, myślę, największym problemem. Że zgadzają się z wszystkim, co im każą zrobić i z tym, co jest. Nikt nie walczy o lepsze, o sprawiedliwość. No i ludzie stwierdzili, że im pasuje. No. Że im to odpowiada, że ich oszukali. No przykre, to zawsze mi się w Rosji nie podobało. Na 12 osób tylko dwie osoby jeszcze z nami powiedziały, że sobie nie życzymy takiego czegoś i że chcemy zwrotu pieniędzy. Reszta tylko przytaknęła głową. A ta wioska, kiedyś to była prawdziwa wioska bajkalska, a teraz już jest turystyczna. W lato jest bardzo duszno i bardzo ciepło. Temperatura może być nawet 30 stopni. Teraz trochę słońce zaszło, ale jak jechaliśmy, tutaj było bardzo duszno i bardzo ciepło. Ogromny problem jest ten pył, który się wszędzie unosi, wchodzi wszędzie dosłownie. W oczach jest, w nosie. Bardzo męczący jest ten pył. Tu widzicie potężne Land Cruisery, bo tylko takie auta mogą jeździć po tych drogach. A zimą, proszę Państwa, tutaj jest minus 30, minus 40 stopni. Także różnice pogodowe niesamowite. A tutaj jedna chyba z ostatnich pięknych łódek bajkalskich. Ten widok też dla mnie jest niesamowity, bo napawa mnie takim sentymentem. Pamiętam z dzieciństwa to, jak jeździłem też nad Bałtyk, stały skutry, łódki. Jeśli tego wszystkiego już nie ma. No. Ja to jeszcze pamiętam, to chyba ostatnim pokoleniem jestem, które to pamięta. Moje dzieci jeszcze takich rzeczy nie uwidzą. Drewniana, pozostałości smoły, smołowana łódka. Mogłaby być piękną atrakcją turystyczną, gdyby ktoś o nią zadbał. No ale tutaj raczej nikt nie zadba, bo wszyscy już idą w kierunku takich pływających domów. Tu a propos cen, też jestem trochę zszokowany, bo tu ceny są na poziomie cen moskiewskich. Jak zrozumiałem, to wynika z tego, że w tej chwili Rosjanie nie mogą wyjeżdżać za granicę. Tam mieli swoje bogaci Rosjanie posiadłości, domy.
a ci, którzy mogą, no to i tak są bardzo bogaci i im na wszystko stać. Ale średnia klasa została jakby bez wariantów i ja jeżdżą po Rosji. No, jest im tutaj najłatwiej przyjechać, dlatego kupują piękne łodzie, kupują jakieś drogie samochody i przyjeżdżają nad Bajkał i się okazuje, że tu ceny są w tej chwili moskiewskie. Oni podnoszą te ceny w sezonie. Te ceny są dosłownie na poziomie cen, jakie płacimy w Moskwie. Już tam Państwu wspominałem, że zapłaciliśmy za nędzny pokoik. Może potem Państwu pokażę. Zapłaciliśmy 12 tysięcy rubli. To jest 600 zł. No, na trzy osoby. To jest cena taka, jak się płaci średnio w Europie. No i też odradzam Bajkał jako taki motocyklistom, bo ten plan, który chcemy zrobić, nie wiem, czy się uda, bo tam dalej już dróg nie ma dookoła. Jeśli chodzi o motocykla, jest bardzo ciężki, bo pył tutaj ogromny, który jest, on wchodzi w silnik, on wchodzi w filtry powietrza, bardzo zapycha wszystko. Także jak ktoś chce przyjechać na Bajkał, to raczej niech się trzymie głównych dróg, niech omija boczne drogi, bo może się to źle skończyć. A jak doczekamy się za chwilę deszczu, to Państwo zobaczą, jak wygląda tutaj deszcz. W sekundę te wszystkie piaszczyste drogi zmienią się w rząskie błota i wtedy się już w ogóle nie da przejechać, jeśli nie masz napędu na cztery koła.
przenoszę to za naszego drogiego przyjaciela Gienę, który pokazał dzisiaj, że można być prawdziwym i honorowym człowiekiem i pokazał wszystkim, że nie wolno oszukiwać. Bardzo dobrze, że mam takiego przyjaciela. Dzięki Gienie zawsze mam wiarę w Rosję i w Rosję. Tak. Zdrowie. A tuśmy znaleźli na Bajkale jeden z najlepszych aut świata. Auto legenda. Auto, które przeżyje wszystko i wszędzie wjedzie, nigdy nie stanie. Zresztą moje marzenie. I to widać, że to jest w pięknym stanie. Przepiękny samochód. To były czasy, kiedy jeszcze Toyota była legendą, a Land Cruiser był najlepszym autem świata. Coś niesamowitego. Słyszałem, że dopiero do tej pory ich produkują. Nie 80? 70 serii. Dwa roki, a taki to nie. Taki 40, 50 tysięcy. Jeśli ktoś wam mówił, że na Bajkale dużym problemem są niedźwiedzie, to wierzcie mi, że to jest nic do tego, co tu się dzieje z komarami. To jest rzecz niepojęta. To są tysiące komarów, które latają i gryzą wszędzie, wszystko. Te komary siadają na każdego, one są ogromne. Jak ukąszą, to zostaje ogromny ślad. Właśnie teraz mam ich dziesiątki na nocy. Także największym problemem Bajkału są komary. Осталось ждать тебя, корабли уходят, чтоб вернуться. Силы во мне остается немного, чтобы тебя держать. Слово одно и молчать у порога, что же еще решать? Нам на двоих хватит света ночного, губы ответ найдут, знаю я. Обратно приплывут корабли, уходят на закат. Ну и что, сподеваешься, Павел, так не трески? Руки твои коснутся. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Корабли уходят на закат. Корабли уходят на закат. Дай руки твои коснуться. О-о-о. Браво, Саша! Спасибо, браво! Бабить все умеет. Будем отправляться дальше. Каждый выходит, кто-то заспел, а все знают. Все довольны, счастливые музыкары с ним. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как следы затмения, и как следы затмения, до света в отязвичным царям. Поехали! И снится нам не рокот космодрома. Павел, спевай! Ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. I znowu piękny Bajkał, tym razem znowu z innej strony. Ludzie się bawią, cieszą, na łódkach pływają. Tu piękne dziewczyny na plaży się opalają. Да. No da, u nas też jest takie miejsce, że tutaj przewodnik powiedział, że tam na górach leży śnieg.
No u nas to też w Europie jest często tak, że jedzie w środku lata i widzisz śnieg. Ostatnio w Rumunii widziałem pod koniec czerwca śnieg. Więc wzięliśmy rybę miejscową. Nie wiem jak się nazywa, ale wygląda dosyć fajnie. Kompocik. Tak wygląda restauracja tutaj. Nie najgorsza. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w połowie Bajkału. No i teraz z Geną będziemy jeść. Chciałem wam pokazać, jak wyglądają toalety na Bajkale, proszę bardzo. Gdzieś przy drodze skończył się czas dziur. Tu nawet, proszę państwa, co może być szokujące, babcie klozetowe mają 20 lat i są piękne. Nie wiem, na czym to polega, no ale jeśli chodzi o urodę kobiet, no to najpiękniejsze są Słowianki. Polki, Rosjanki, Ukrainki. Są niesamowite po prostu.